śniadanie. I tak wygląda Johna śniadanie. Jak zwykle, nie wiem jak wy, ale kto gotuje leczo, to ma 8 tysięcy kilo leczo. Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym weekendowym vlogu. Właśnie siedzę tutaj z Johnem na śniadaniu. Jest sobota rano. Dziewczynki wstały. Mantyda wstała tak po 5 trochę minut. Wczoraj miała urodzinę, to była tak podekscytowana jeszcze. Dużo mi opowiadała. Emma wstała tak przed 7. Trochę się pobawiliśmy. Lego, które Mantyda dostała sama, wszystko się powiedziała, mamusiu, bym chciała spróbować sama. Poszła na górę i sama złożyła całe Lego. No i ich podrzuciliśmy do Uli i do Romana, bo Ula i Roman wrócili. Nie wiem, czy wiecie. No, wrócili z Kanady, to chcieli wziąć dziewczynki na sleepover, to je wziął i teraz z Johnem mamy randkę, idziemy raz na śniadanie, potem chcemy zrobić jakieś tam małe zakupy, do biblioteki też, zakupy też te rzeczy ogrodowe, ale też do kina. ale bardzo romantyczna randka, pomiędzy musimy zrobić takie jakieś obowiązki, nie musimy, chcemy zrobić takie obowiązki domowe. No i za mną są piękne takie plakaty z Aperolem, tak się śmieje. Policja krainy. Tak, i chciałam wam pokazać tutaj. Jesteśmy w restauracji Flaming and Co na Saskiej Kępie. Tak wygląda ich menu śniadaniowe. Ja już wiem, co zamówię sobie. To jaja po benedyjsku z awokado. Nie wiem, czy z awokado, czy z bekonem. Bekon. Z bekonem? Zobaczymy. No, tak wygląda menu. Takie fajne śniadania. Nie jest to najtańsza restauracja w Warszawie, ale ceny śniadaniowe są podobne do innych, moim zdaniem. Dobra, tak wygląda moje śniadanie. Tak wygląda Johna śniadanie. Bardziej na słodko. Jedz, nikt tam nic nie mówi, żebyś nie jadł. No, super. W drodze do biblioteki zwiedzamy też nasze takie stare rejony. Tutaj chodziłam z Matyldą w wózku do Saskiej Kępy i też do żłobka z naszego starego mieszkania. Uwielbiam te rejony, to jest chyba moja ulubiona część Warszawy, to jest Saska Kępa. No i gdzie nasze stare mieszkanie było, po prostu uwielbiam. No i tak zawsze czuję taką nostalgię, jak jesteśmy tutaj, co nie? Tak. To nasze pierwsze mieszkanie i tak... Yeah, I love it. No tu się przechodziłam. I też zanim Matylda się urodziła, to tutaj był nasz przystanek autobusowy, międzynarodowy. Dobre czasy to były, tutaj sobie przechodziliśmy i tutaj w tych blokach Saska nad jeziorem. Jakie bloki? To nie blok? Co to jest? Nie wiem. A nie, no tak, to masz rację, to nazwali apartamenty. Żeby chyba ludzie więcej płacili, ale... bloki, no mówmy się. Ale super, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak mnie tak długo oglądacie, ale tutaj też było jeziorko gocławskie. Jeszcze jest, ale no było dla nas. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. Tutaj wstąpiłam do sklepu Uniqlo, nie wiem jak się mówi po polsku, powiem, lub po angielsku, nie wiem w ogóle jak mówić nazwę tego sklepu, ale Bardzo fajny sklep, szczególnie jak szukacie jakichś t-shirtów czy cokolwiek, bo byłam zachwycona ich t-shirtami. Kupiłam akurat dwie, czarną i białą, taką najbardziej zwykłą. Ten sweterek też był przepiękny, wiecie, paski i ja to zawsze u mnie to jest hit, ale stwierdziłam, że mam już sporo swetrów z paskami, to nie kupię, ale jak mówię, ten t-shirt jakościowo byłam zachwycony, fajnie leżały, bardzo wygodne, mięciutkie, skład super. Było też kilka sukienek, które chciałam spróbować, no ale kupiłam sobie te t-shirty i nerkę. A co też jest fajne, jest, że jak wsadzasz wszystko do tego, nie wiem, kubła, pojemnika, to wyczytuje wszystko, co masz w tej siatce i od razu Ci jakby mówi koszt i tak dalej. I po prostu super, nic nie trzeba skanować, tylko wsadzasz i tam jest. Potem z Johnem poszliśmy na pizzę i sałatkę. Tutaj jest nasz lunch, pizza na spółkę i super sałatka. I fajnie, bo mają własne takie oliwy, jedna jest pikantna, jedna jest czosnkowa. Smacznego! Smacznego! Idziemy do fabryki Norblina teraz, ale przechodzimy przez tutaj, wynajmowałam pokój takiej starszej pani dawno, dawno temu. Hey John! Jesteśmy w super romantycznej randce w Castoramie. Witajcie w niedzielę. Jest Dzień Matki dzisiaj w Stanach i w Kanadzie. Jeszcze nie wiem gdzie jeszcze, może w Australii. Oni chyba mają podobne, ale dobra. Ula i Roman, jak wiecie, mieli dziewczynki na noc. To z Johnem korzystamy z tej okazji. Wczoraj mieliśmy spokojny, fajny dzień na randkowanie, na zakupy. O, zaraz Wam pokażę, co kupiłam w Uniqlo. Nie wiem, jak się to wypowiada. A teraz kroję dużo warzyw. Akurat teraz cebulę. I mamy z gryla w ciągu tygodnia. Zostały nam kiełbaski, jednego kurczaka, takiego fileta. No i stwierdziłam, żeby tego nie zmarnować, to zrobię z tym leczo. No i tylko, i to będzie taki obiadek na Dzień Matki. Kupiłam Uli też Dzień Matki w Stanach i w Kanadzie. Kupiłam Uli tulipany. I Ula bardzo lubi pierniki, to mi znalazłam takie serduszko piernikowe, to też jej to kupiłam ode mnie i od Ani. No i co? A w sumie w Polsce też się mówi na teściów mamo i tato, so I guess od Johna i Steve'a też, a co? I don't know, it's weird. Dla mnie to jest dziwne, mówiąc to teściów mamo, tato. Ale jakby dziwne dla mnie, rozumiem, że w Polsce to jest normalne, ale w Kanadzie się tego nie robi. Wszystkim się mówi po imieniu. So. I to nie jest brak szacunku, po prostu tak się robi. Bo też sporo osób zawsze dostaje komentarze, dlaczego mówię do rodziców po imieniu, moich rodziców. Ale my tak mamy w rodzinie po prostu i to nie jest, że mam brak szacunek do nich, absolutnie. Myślę, że mam bardzo dużo szacunku do nich, bardzo ich szanuję. Jak widzicie, dużo spędzamy razem czas, tylko tak mamy w rodzinie. I like, nie wiem dlaczego mówić mamo, tato lub Ula i Roman jest brakiem szacunkiem. W sumie coś, co nie zrobiłam. Chyba Bettina do mnie podeszła i powiedziała, mów na mnie Bettina, ale nigdy tak nie było z Wojtkiem. Nigdy się go nie spytałam, czy chce, żeby była, like, albo powiedział nam, pamiętasz, John? Nie? I don't know. Oh my gosh, teraz mam wyrzuty sumienia, że od lat mówię do niego Wojteka, może nie powinno. Okej, dobra, muszę z nim pogadać dzisiaj. I się spytać. Jak zwykle, nie wiem jak wy, ale co gotuje leczo, to mam 8000 kilo leczo. Cały taki gar, co John się bardzo cieszy, bo on uwielbia leczo. A on mnie nie słyszy, bo ma słuchawki, dobra. Ale rodzice przychodzą, możemy też zje się, na pewno się zje, bez problemu. Dobra, to się gotuje, a ja biorę się za dalszą robotę. Zanim w Uniqlo kupiłam tą taką nerkę. Bardzo dużo osób ją polecało. Kosztowała 60 zł i powiem wam, jest bardzo pojemna, dużo się tutaj mieści i moim zdaniem fajnie wygląda. Są różne, jest bardzo dużo kolorów, można też zamówić je online, so dlatego to jest fajne. I też kupiliśmy w sumie je half price, te buty, bo one w ogóle nie ma takich butów na lato i te widziałam, to są już rozmiar większe, myślę, że będą za duże dla nią, ale kupiliśmy te dwie pary, zaraz będzie gotowa na to. I też w Uniqlo po prostu te dwie podkoszulki, jedna biała, jedna czarna, te bardziej takie cienkie, bo były jeszcze takie bardzo grube, to są super na zimę, ale akurat na lato teraz potrzebuję, so here we are. I tak znowu mam zatkany nos, ale to nie przez to, że mam nadzieję, że nie jestem chora, ale jestem alergikiem i teraz dużo rzeczy pyli. No i będę miała zatkany nos, czuję, że tak do lipca, czasami też w sierpniu się pojawia, so jej! Until winter comes, until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Właśnie kończę edytować ten vlog, który oglądacie. Co się dzieje z moimi włosami? Byłam na zewnątrz, trochę padało i od razu mi się takie psudoloki robią. No, powiem wam szczerze, że już w niedzielę więcej nie nagrywałam z kilka powodów. Po pierwsze, z Johnem się zabraliśmy za sprzątanie i ogarnianie naszego tyłu, nasz dek, bo trzeba to wszystko wyczyścić, pomalować i tak dalej. Nagrywam taki film, transformacja naszego, może nie ogródka, tylko naszego tak trochę ogródka, wam wszystko to pokażę bardziej szczegółowo, ale też jak mam być szczera, to troszeczkę zdenerwowałam się na komentarze pod filmikiem o naszym wyjeździe. Jeśli chodzi o dziewczynki, kilka osób skomentowała, że Mantyda jest bardzo głośna i tak dalej, co nie czuję się dobrze z tym. I ja nie wiem, czy zauważyliście, może zauważyliście, może nie, ale ja teraz coraz mniej pokazuję i Matyldę, bo czuję, że ona już jest w takim wieku, że chronię jej trochę prywatności. Zawsze chronię dziewczynek prywatności, ile mogę. Też mam bardzo jasne takie dni, że w ogóle nie nagrywam i tak dalej, bo próbuję znaleźć ten balans. Dodatkowo, jak dziewczynki widzą kamery, to one są podekscytowane i chcą jakby coś powiedzieć i dlatego są czasami bardziej głośne. Ale jakby one też są dziećmi i mi to w ogóle absolutnie przeszkadza, jak one się śmieją, bawią, krzyczą, bo to mi sprawia dużo przyjemności. Jak wam to przeszkadza, to absolutnie nie musicie oglądać moich vlogów. I tutaj chciałam dać taki disclaimer. Jak ktoś będzie krytykował moje dzieci, to absolutnie dostaje bana, będzie zablokowanym na moim kanale. Ja przy tym kanale zapraszam was do swojego domu i jak wy będziecie wchodzić do mojego domu z brudnymi butami, to was wyproszę. I takie komentarze jak masz, jeśli chodzi o moje dzieci, to jestem tutaj bardzo wrażliwa. Już się przyzwyczaiłam, że ludzie na mnie mówią, że jestem głupia, gruba, brzydka i tak dalej, ale jeśli chodzi o moje dzieci, absolutnie się na to nie zgadzam. Dodatkowo widziałam komentarz, że przez to, że nagrywam, to otwieram się na taką krytykę. nie zgadzam się z tym, bo znowu ja was zapraszam tutaj na moje podwórko i też w jakim sensie przez bany i tak dalej mogę was wyprosić z tego podwórka, ale to jest takie porównanie, że jak siebie pokazujesz, to powinnaś akceptować krytykę. To dla mnie jest tak jak nie wiem, porównywanie, mówienie kobiecie, że jakiś tam facet ją chciał podrywać przez to, że ona ma na siebie sukienkę. Like that's just, no, absolutely not, nie zgadzam się z tym. Tutaj bardzo głupio się czuję mówiąc o tym, powiem wam szczerze, bo 99,9% komentarzy jest bardzo pozytywnych, miłych. Czuję tutaj ogromne wsparcie i czuję, że udało mi się stworzyć razem z wami takie miejsce, gdzie jako kobiety możemy przyjść i sami siebie wspierać. Zawsze staram się też was pytać, jeśli chodzi o na przykład rady czy cokolwiek, i czuję, że takie miejsca są też kluczowe w internecie i też dlatego nagrywam, bo chciałam stworzyć takie miejsce wspierające, takie miejsce, gdzie moje życie macierzyńskie nie jest na 100%, wiecie, perfekcyjne. Dzisiaj nie mam makijażu, like wyglądam i staram się to pokazywać, że nie zawsze mam posprzątane, nie zawsze jest wszystko poukładane i tak dalej, i chciałam wam to pokazać. Taki jest cel tego kanału, żeby stworzyć taką community, i czuję, że jak najwięcej to mi się udaje i nam się to udaje stworzyć, bo jak najbardziej wy tutaj jesteście bardzo ważnym elementem tego i bardzo chciałam wam za to podziękować. No i jak mówię, głupio się czuję o tym mówić, bo też z drugiej strony człowiek jest w mózgu naszych, nie wiem dlaczego, ale my pamiętamy te negatywne komentarze, te negatywne rzeczy, i staram się tego nie robić, staram sobie powtarzać, że jest mnóstwo, o wiele więcej pozytywnych niż jest negatywnych, ale po prostu w niedzielę to mnie trochę zdołowało, szczególnie, że też był Dzień Matki w Stanach i w Kanadzie, tak jak mówię, widziałam tyle takich miłych feedów, jeśli chodzi o matki, a ja tutaj dostawałam takie może nie najmilsze komentarze. Bardzo chciałam podziękować, kilka osób mi napisało na Instagrama, szczególnie jedna dziewczyna, kobieta, pani, która mi napisała, że mnie wspiera, że widziała to, że absolutnie się z tym nie zgadza, że nawet kilka razy obejrzała film i nawet nie wiedziała o co chodzi tym ludziom i tak dalej. To bardzo chciałam jej podziękować, bo mnie pomogła mi po prostu też wziąć jakby taką szerszą perspektywę na to. No, ale jak mówię, chciałam wam podziękować, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie, że tworzymy taką fajną społeczność, a dla ludzi, którzy piszą takie niemiłe rzeczy, to bądź spodziewajcie się, że po prostu te komentarze bardzo szybko będą usuwane i będziecie zablokowani. Bo ja was zapraszam tutaj na moje podwórko, do mojego domu, i tak jak rozumiem constructive criticism, że na przykład, słuchaj, ktoś mi to napisał, słuchaj, Emma oddycha przez nos, może powinnaś pójść z nią do laryngologa, akurat miałam taką samą sytuację. To jest constructive criticism, to jest coś, co może mi pomóc. A inne takie komentarze właśnie, że jesteś głupia, gruba, brzydka, to nie są ok. Mam nadzieję, że widzicie różnicę. No, jak ten filmik, jak mówię, bardzo chciałam wam podziękować, że jesteście, że oglądacie, że tworzymy tą fajną społeczność. Bez was ja bym tutaj nie była, wiecie, to jest dla mnie ogromne wsparcie i bardzo, bardzo wam dziękuję. Dobra, jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma i John, życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!